Studenci dla RP, proszę. Premier zapowiedział oskładkowanie umów cywilnoprawnych, co według ekspertów ma doprowadzić do m.in. Spadku płac netto bądź rozrostu z szarej strefy, albo też na przykład do spadku, wzrostu bezrobocia. I najwyraźniej rząd, zamiast uwolnić energię młodego pokolenia, zamiast obciążać obciążenia dla przedsiębiorców, najwyraźniej woli utrudnić życie małym przedsiębiorcom. I są to PSL. Nie słyszałem początku pytania. Mógłby pan powtórzyć sam początek? Znaczy, zacząłem od kwestii tego, że premier zapowiedział oskładkowanie umów cywilnoprawnych, tak zwanych śmieciówek. Proszę państwa, zbyt dużo płac trafia w postaci umów właśnie, które nie są składkowane. To narusza stabilność systemu ZUS-owskiego, który jest systemem solidarnościowym. Na to my wszyscy się składamy. Ja może w tej chwili nie, bo jestem zatrudniony gdzie indziej, ale w związku z tym, no trzeba, bo jeśli teraz ci młodzi ludzie, nie, po pierwsze, oni nie świadczą usług na rzecz starszego pokolenia, które jest na emeryturze, ale także nie mają gromadzonych środków na własnym koncie emerytalnym. W związku z tym to także zagraża, jeśli chodzi o wysokość ich przyszłej emerytury. Dlatego tutaj no, te sprawy trzeba uporządkować, bo no nie może być, że taka skala płac idzie poza oskładkowaniem ZUS-owskim. Zgodzę się z panem, ale ta logika ma jeden problem. Mianowicie w przypadku na przykład takiego KRUS-u, za którym państwo stoją murem, no to raptem 1 miliard na 14 pozostałych pochodzi z wpłat składkodawców, a pozostała część przypada z budżetu. To jest pierwsza sprawa. A druga, jakby nie patrzeć, to przecież ci młodzi ludzie muszą żyć jednak na bieżąco i wielu z nich nie patrzy na to, co będzie przyszłość. I w tym momencie, jeśli może dojść do wzrostu bezrobocia, no to wielu z nich pójdzie na bruki. W tym momencie nawet nie będą mieli z czego odkładać tej pensji. Co z tego, że będzie oskładkowana? Tak, tu jest potrzebne dalsze działanie rządu, żeby dla młodych ludzi zapewnił finansowanie składek członkowskich w przypadku ich pierwszej pracy. Żeby w jakiś sposób zachęcić pracodawców do zatrudniania młodych ludzi. To pierwsze. I tu ma pan rację. Natomiast jeśli chodzi o sprawy krusowskie, to proszę państwa, musi mieć świadomość, że w KRUS-ie są bardzo niskie emerytury. Bardzo niskie. KRUS został ustanowiony, czy rozpoczął działania w czasie rządów Świętymacie Tadeusza Mazowieckiego, kiedy wicepremierem do spraw gospodarczych był Leszek Balcerowicz. Czy państwo sobie wyobrażacie, że pan profesor Balcerowicz by przepuścił taką decyzję, która by nie była właściwa z punktu ekonomicznego? KRUS został właściwie bardzo wysoko oceniony także przez Bank Światowy. Czy jeśli także, można... Nie, nie, a jeszcze weźmy pod uwagę. Państwa, weźmy pod uwagę, że my na 1 300 000 gospodarstw mamy tylko 300 tysięcy gospodarstw towarowych, rynkowych, które, a prawie 1 000 000 to są gospodarstwa socjalne, samozaopatrzeniowe. To są te gospodarstwa między innymi po 3,5 hektara tu w Małopolsce czy całej Polsce południowo-wschodniej. W związku z tym te gospodarstwa nie są w stanie osiągnąć takiego dochodu, aby zapłacić odpowiedni poziom składki. Dlatego tu musimy bardzo być ostrożni w formułowaniu takich decyzji, że jest to... no bo z pozoru wydaje się, że jest to na koszt innych podatników. Ale weźmy, jaka jest sytuacja w rolnictwie. Pan pozwoli, jeśli mogę, tylko jedno zdanie. Bank Światowy faktycznie pozytywnie ocenia KRUS, co nie zmienia faktu, że na przykład NIK wykazuje, że 1/3 osób ubezpieczonych w KRUS-ie no, nie powinna jak de facto uzyskiwać świadczeń z tego już typu. Już panu powiadam, nie 1/3, a 5%. I rzeczywiście te 5% robi bardzo dużo złego i tu należałoby przeprowadzić pewne porządki, żeby nie było takiej sytuacji, że 5% czy nawet mniej robi złą, stwarza złą ocenę dla KRUS-u, dla tych biednych ludzi, którzy utrzymują się z małego gospodarstwa gdzieś tam w górach, gdzie jest 3 hektary. Stowarzyszenie Kolibry. Dziękuję.